Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Środa, 26 maja 2021 roku. Napisał do mnie pewien komentator tutaj na Skype'ie. Czy chcę z nim porozmawiać, czy mam chwilę czasu. Odpisałem mu, że za chwilę zadzwonię. No i oczywiście ten dzwonię przez Skype'a, teraz nie odpowiada, więc próbuję zadzwonić bezpośrednio z telefonu. Zobaczymy, czy odbierze. Komentator jest to występujący pod nickiem Robert Sz, jeśli się nie mylę, tak? Robert Sz. I zobaczmy tutaj, jeśli chodzi Robert Sz, ok. I po prostu 2 tygodnie temu do mnie po raz pierwszy zadzwonił, chwilkę żeśmy tam, no chwilkę, no chyba z godzinkę żeśmy, nawet nie, z pół godzinki żeśmy rozmawiali. I teraz po prostu widzę, że chciał ze mną porozmawiać, nie wiem czemu przez Skype'a teraz nie mogę się dodzwonić, więc spróbujemy zadzwonić bezpośrednio przez telefon. Dzwonię. Odłącza się, także no nie wiem. Niby był gotowy, mieliśmy porozmawiać. Zobaczymy, czy na Skype'ie możemy do niego zadzwonić przez Skype'a. Zobaczymy, tutaj jest gotowy, no nie wiem, nawet nie pokazuje, czy jest aktywny, czy nie. No spróbujemy przez Skype'a, a zadzwonić jeszcze raz. Halo? No. No cześć, cześć. Ty do mnie dzwoniłeś na komórkę? Tak, dzwoniłem na komórkę, tylko czekaj, bo ciebie coś strasznie źle. Nie wiem czemu słychać. Tak, to ja zobaczę cię. A już, teraz słychać bardzo dobrze. No dzwoniłem na komórkę, no bo nie odpowiadałeś na Skype'ie, tutaj nie wiem, tak mi dziwnie pokazuje, czy aktywny, czy nieaktywny, nie bardzo to jest do zrozumienia. No ja wiesz co, bo ja ci napisałem, że zaraz wracam, bo ta matka mamy były mojej, po prostu ona mieszkała obok. No. Przyjechała i nie wiedziałem, wiesz, czy będziesz, czy nie, bo tam, no po prostu mówię, to za chwilę wrócę, nie? No. A słuchaj, ja nie mam tego, jak to się nazywa, roaming, czy jak to się nazywa, nie? No tak, no. Ja tego nie mam, to jakbym odebrał na zwykły, to bym tam mi zapuliło pewnie, kurczę, sporo, nie za telefon. No dobra, bo ja ten Robert, bo tak, my żeśmy kiedyś ze sobą po raz pierwszy w życiu rozmawiali tam chyba z 2 tygodnie temu, jakoś tak zadzwoniłeś, prawda? No. No coś takiego było, także ten, ja też szczerze teraz nie wiem, na jaki temat chcesz porozmawiać, ale chciałem się ciebie zapytać, czy ten, jeśli będzie się nagrywać ta rozmowa, czy nie masz nic przeciwko temu? Ale co, chcesz to upubliczniać później? No tak. Chyba, że no dlatego nie wiem, o czym chcesz porozmawiać. No jeśli nie, to nie ma problemu, nie będzie upubliczniona. W każdym razie się nagrywa. Tak, nie wiem, czy wolałbym, znaczy, no nie wiem, wiesz to. To dobra, potem zdecydujemy. Na razie się nagrywa, a potem najwyżej zdecydujemy. Ja się domyślam, że być może chciałeś porozmawiać z tym, co napisałeś w komentarzu pod ostatnim moim nagraniem. Tak się domyślam. Dokładnie, bo wiesz co, bo wiesz, to jest tak jak z literą pisma, że autor pisze, ale interpretacja może być no, na różne sposoby. Ja się tylko ci chciałem dopowiedzieć, że pisząc ten komentarz miałem na uwadze dwie sprawy. Jedną sprawę, które zauważyłem,
to jest to, że u Ciebie na kanale się pojawili ludzie z kanału chyba Alberta, nie wiem dokładnie, ale chyba tak, którzy tu niby Ci zaczynają, tak mi się wydaje, dosłownie podżegać. To są takie, są ludzie, którzy podżegają. Po prostu, nie wiem, będą Ci mówić, Ty coś tam nagrasz, a oni będą taką nakręcać, nie wiem, podżegać, nakręcać. Wydaje mi się, że tam kilka osób jest takich, którzy po prostu przychodzą do Ciebie na kanał po prostu po to, żeby Cię nakręcić, po to, żebyś Ty coś tam wypowiedział się, czy tam skomentował, czy coś na kanale tego Alberta. Tak naprawdę to oni są niby opozycją kanału Alberta, ale oni jakby przyszli tylko z tego jednego powodu do Ciebie. To jest jedna sprawa. To chciałbym, pisząc to, to też chciałem, żeby oni to zobaczyli, że... A druga sprawa to jest to, że wiem, że są ludzie, na przykład taki jest Benjamin Zawój. I on robi takie numery, że wycina, na przykład ty puścisz filmik, nie? Na przykład tam 15 minut, coś ważnego przekazujesz, ale w pewnym momencie tam powiesz na przykład, że ktoś komuś tam dupę liże, nie? I w takiej rozmowie między nami to okej, no wiadomo o co chodzi, okej. Ale jeżeli takie coś jest w internecie, to on sobie na przykład zrobi raz jeden wycinek, później sobie wiesz, ty powiesz coś w emocjach, na przykład tam na coś powiesz, to on znowu to wytnie i poskleja i na przykład napisze, zrobi filmik Prawda o Romanie Adamczyku, nie? Bo taki gościu na przykład jest, nie? Dlatego napisałem to, że ja wiem, że emocje są, bo emocje każdego ponoszą. Mnie dzisiaj też emocje poniosły, bo 3,5 godziny czekałem w kolejce do lekarza i wiem, jak to jest, że jak człowiek się zdenerwuje, te emocje, no i gdzieś to pragniesz gdzieś wydarzyć z siebie. No. I wiesz, czasami powiesz, że na przykład, nie wiem, no, jakieś tam brzydkie słowo, no ale tak, wiesz, na tym kanale, bo ja od pewnego czasu śledzę ten Twój kanał i nawet nie oglądam tych filmów za bardzo na Albercie, chyba że Ty właśnie coś tam, nie wiem, skomentujesz, no to wejdę na ten kanał Alberta i coś tam komentowałem, ale tak ogólnie to mnie tam za bardzo nie interesuje on. I tak jak pisałem w komentarzu, to takie moje jeszcze dokończenie tego jakby komentarza, że no oni się nie znają, ani jedni, ani ci, co ci tam jakby podpowiadają, ani ci, co cię tak naprawdę wyzywają, to też się nie znają, no bo nie mogą cię znać. I wydaje mi się, że właśnie, że pisząc, mówiąc im, opowiadając im o prawdzie biblijnej, no jakby walczysz o ich zbawienie, no nie? Żeby zobaczyli, gdzieś tam ujrzeli tą prawdę, nie? No dlatego po prostu postanowiłem napisać taki komentarz, nie? No i ale też postanowiłem zadzwonić, skontaktować, no bo no skoro miałem okazję już z Tobą raz porozmawiać, to mówię, no czemu nie mam okazji drugi raz porozmawiać, nie? No pewnie. No, tak jest jak mówisz, bo na przykład zobacz, ja zrobiłem nagranie, gdzie po prostu ja się ogólnie nie zajmuję żadną numerologią, ani ezoteryką i tak dalej, tymi rzeczami się w ogóle nie zajmuję, ale uważam, że po prostu Bóg w danym momencie w różny sposób się posługuje, prawda, czy to przez ludzi, czy nawet tak jak dzisiaj przez tę technologię jak internet, prawda. I w pewnym danym momencie udziela nam też pewnych odpowiedzi, tak jak on uważa to za stosowne, prawda? No, ja robię na przykład to nagranie tam w odpowiedzi do Barbary Chomącik. Akurat, to zresztą to w nagraniu opowiadałem. Miałem jej na ten komentarz odnośnie anioła odpisać od razu. Dziś coś mi tak w duchu powstrzymywało, a na drugi dzień akurat jej odpisałem. Akurat wtedy mnie tak coś natknęło, żeby sprawdzić, co tam oznacza ten numer 11. Akurat mi się otworzyła taka strona, a nie inna z tysiąca wielu, która po prostu no, była idealna, żeby udzielić odpowiedzi po prostu na pytanie Barbary, prawda? No i widzisz, już łachy na mnie drą, że jestem ezoterysta, że w numerologii się bawię i tak dalej. No to widzisz, zrobiłem im drugie takie nagranie, gdzie po prostu wykazałem ich po prostu ignorancję. Są dwa nagrania po godzinie czasu, gdzie po prostu ksiądz, teolog, czy tam jakiś tam jeszcze inny tytuł ma, plus tam z jakąś tam właśnie świecką osobą, która to była tam pani razem z nim, prawda? Która też tam nie wiem jaki tytuł miała. I dwie godziny, to są dwa nagrania po godzinie czasu, sam tytuł nawet jestem, bo to jest tak, był jakieś biblijne studium, biblijne coś tam, nie wiem, jakieś
Uniwersytetu Biblijnego, jakoś tak, katolicki program, prawda? No i oba tytuły były numerologia i jej zastosowanie w Biblii, prawda? No, także widzisz, ignorancja tych ludzi jest wielka. Tak jak powiedziałeś, mnie nie znają, ale od razu już jestem numerologiem, się zajmuję numerologią, ezoteryką, wszystkim, wiadomo. No, no niestety. Bez względu na daną denominację jesteśmy zawsze ludźmi. To tylko pokazuje to, czy ty jesteś katolikiem, czy nie katolikiem. Natury ludzkiej nie zmienisz. Natury ludzkiej się nie da zmienić. No. Mleko się wylało, zostało powiedziane dużo i ja tutaj, wiesz, nie mam prawa nawet jakoś cię oceniać, czy coś tam ci mówić, czy co robisz dobrze, czy źle. Natomiast uważam, że no, można było rozmawiać. Tak, ale właśnie sam fakt ten, Robert, widzisz, numer telefonu też mają, bo ja tam też nieraz w nagraniach podawałem numer telefonu. Jakby nawet nie mieli, to wystarczyło napisać w komentarzu, bo wiedzą, że przecież oglądam, czytam komentarze Alberta, czy nawet pod moim jakimś nagraniu poprosić o numer telefonu, że chce się ze mną porozmawiać i mogli ze mną porozmawiać, tak czy nie. Zapytać się, dowiedzieć się, czy rzeczywiście się zajmuję numerologią, czy tym, czy tamtym, ale nie, od razu wiadomo, trzeba z kogoś łachy zedrzeć, zrobić z niego od razu nie wiadomo kogo. Ale widzisz, między sobą tam kurde się wymieniają w komentarzach, jak oni to kurde żegnają się, słuchaj, już muszę uciekać, bo teraz będę się modlił, tu będę miał modlitwę wstawienniczą, tu ja teraz będę do naszej Mateńki się modlić. No, dupę obrobią, a i zaraz idą się modlić do Mateńki. No. Tak, no tak się tacy są, ale słuchaj, ale no i za nich też Chrystus umarł też, nie? I za każdego z nich, no. Też pewnie by chciał, wiesz, żeby poznali, znaczy, ja ci powiem, bo ja byłem w kościele katolickim, nigdy się nie czułem jakoś tam, nie byłem ministrantem, nie, nigdy nie było mi tam za blisko do kościoła, ale w pewnym momencie, jak zobaczyłem brud swojego życia, to zwróciłem się do Jezusa, takiego jakiego znałem z religii, ze szkoły, nie wiem, z Biblii, Biblii nawet tam za bardzo nie czytałem, ale tam z jakiejś Ewangelii, no to co było w kościele ogólnie dostępne. No wiadomo. Takiego Jezusa poznałem tam. I wiesz, i do takiego się zwróciłem i powiem ci, że naprawdę dostałem pomoc. Dostałem pomoc mimo tego, że byłem ogromnym ignorantem. Pewnie jeszcze jestem ignorantem. Nie wierzę, że to był jakiś duch, który tam by się podszywał pod Jezusa i to nie byłby Jezus, nie, na pewno mi pomógł. Dlatego ja myślę, że ci ludzie też mogą, on może ich dotknąć, on może ich, jeszcze ci chciałem powiedzieć właśnie, ale jak zacząłem tą drogę z Bogiem, to od razu mi pokazał. Nie wiem dlaczego, ale no, te krzyże, te figurki, to wszystko, jakiś czas po prostu byłem do tego taki neutralny. Neutralny wręcz, nie, ale później no, mówiłem, nie mogę po prostu chodzić z obrazem dookoła kościoła, nie ta bajka, nie takie numery ze mną. I nawet tam rozmowę z księdzem miałem, z ojcem, tam, bo mój ojciec jest taki nagorzały katolik, ale nie doszliśmy do żadnego porozumienia. No i ten kontakt z Kościołem katolickim się urwał. Natomiast ja szanuję tych ludzi, którzy, bo oni trochę tak, że oni zostali wychowani, czyli wiesz, wydaje mi się, że to jest taki mechanizm. Ktoś ich nauczył religii, oni w to uwierzyli, zaufali tym ludziom i teraz całe życie w tym żyją, oni w to wierzą, oni nie czytają Biblii, nie ma opcji, żeby czytali Biblię. No, pokładają może bardziej ufność w człowieku niż Bogu. Ale z drugiej strony, patrząc na protestantów, jak bardzo są podzieleni, jeszcze bardziej niż katolicy, chociaż ostatnio widziałem taki filmik, nie wiem, jakiś pewnie protestant nagrał, gdzie na temat świątyni trzech księży się wypowiadało i każdy mówił coś innego, nie? Także zupełnie sprzeczne rzeczy. Jeden mówi, że świątynią Boga jest tylko człowiek, drugi mówi, że świątynie teraz są na wzór, no i tam takie tam, no,
różne nauki, ale ogólnie pod jedną nauką główną jakby, zawsze poddają się, nie? Nawet jakby jakiś ksiądz głosił jakieś tam swoje historie, tak jak na przykład ksiądz Natanek głosi, chociaż jego chyba wydali, ale no tam jeszcze są inni, którzy gdzieś tam zaczęli coś głosić, ale jak ich tam tupnęli nogą, no to się uspokoili i wrócili pod płaszcz kościoła, nie? Także ja myślę, że to też są tacy ludzie właśnie, którzy potrzebują, nie wiem, zrozumienia to może nie, bo znaczy, nie, no też zrozumienia i też pomocy. Na pewno oni potrzebują pomocy. Ten Albert, czy ten i... No, no, tak mi się wydaje, to jest takie moje, nie wiem, moje odczucie, może moja naiwność jakaś, nie wiem, co ty o tym sądzisz. No poczekaj, więc tak, rozmawialiśmy o tej podzielności na przykład, tak? Ja się zgodzę, że, bo widzisz, ataki ze strony na przykład takiego Alberta, czy innych katolików, jest to, protestantyzm jest tam 50, bo teraz jest chyba 53 tysiące denominacji, tak w YouTubie pokazuje, nie? Tych denominacji protestanckich, a więc to są wszystko jakieś tam takie ochłapy, odłamy i tam różnie się nazywa. Tyle tylko, że Albert i inni jakoś, kurde, na swoich nagraniach nie nauczają, że na przykład jeśli tak sięgnąć w historię kościoła rzymskokatolickiego, no to niezłe kwiatki tam można dotrzeć, nie? Wiadomo, jak ktoś zaczyna się interesować historią kościoła, to nawet wiesz, bez tego ludzie już wiedzą o różnych schizmach, które miały miejsce w kościele, o tym, że kiedyś było trzech papieży, i nie mówiąc o tym, że na przykład oni się nieraz powołują na tak zwanych ojców kościoła, ale jak ktoś się zacznie interesować, to się okazuje, że ci ojcowie kościoła tak naprawdę też ze sobą się nie zgadzali. Jeden głosił to, jeden drugiego wyzywał od heretyków i tam też były różne podziały, jeśli chodzi o teologię i o wierzenia, można by tak powiedzieć. Tego jakoś Albert nie mówi, tych tematów w ogóle nie porusza. On twierdzi, że kościół jest nieomylny, kościół rzymskokatolicki jest prawdziwy, i tak dalej, i tak dalej. To wiesz, tak ogólnikowo to se można mówić, tak ogólnikowo to też każdy może mówić, nie? Że na przykład kościół, powiedzmy ten, protestancki, też można to wziąć do jednej kupy, wszystko skleić i powiedzieć, że jest nieomylny, prawda? Patrzę, czy mi się jeszcze tam nagrywa. Także wiesz, no to wiesz, jak już tak chce nauczać i w taki sposób mówić, to niech będzie odrobinę szczery i niech troszkę, no, zacznie mówić o tych ojcach kościoła, o tych właśnie, że... A na kogo przecież jeden na drugiego klątwy rzuca? No przecież chyba papieże czy tam inni nie rzucali klątwy na pierwszego, lepszego jakiegoś tam Jasia, nie? I nie wyklinali jakichś Jasiów, nie? Jakichś pierwszych, zwykłych, prostych, jakichś tam swoich, powiedzmy, wiernych. Także no, różne hece były w tym kościele rzymskokatolickim, więc wiesz, takie mówienie, że protestanci są jacyś tam podzielni, bo jest tyle denominacji i nie ma jednej zgodnej nauki. W kościele katolickim też nie ma jednej zgodnej nauki. Na przykład teraz ostatnio czytałem na temat właśnie tych dogmatów, które weszły na przykład na tym drugim soborze watykańskim, to tam był chyba w 1965, jakoś tak. On trwał chyba od 62 do 65, jakoś tak, 2-3 lata, dobrze nie pamiętam. No więc było coś takiego, że tysiąc ileś osób było za i tysiąc ileś osób było za, znaczy było ponad tysiąc osób tam za tak i ponad tysiąc osób za nie. Przegłosowali dogmat, prawdopodobnie ten Maryjny, jeśli dobrze się nie mylę, o tym chyba w niebo wzięciu Maryi z ciałem i duszą i do nieba i tak dalej. Ogólnie było chyba, pisało 43 osób różnicy, czyli tam powiedzmy było między jedną a drugą grupą tak naprawdę było tylko 43% różnicy głosów, nie? Czyli powiedzmy, sumując to razem, tam było powiedzmy 1200 głosów. Na 1200 głosów, powiedzmy, wygrała ta strona, co miała, powiedzmy, te tylko 40 głosów więcej. Także zobacz, jaka podzielność. To nie to, że powiedzmy było tam 20 osób za nie, a 1900 ileś za tak, nie? Było pół na pół i to dużo biskupów i tak dalej, wiesz, 1000 osób za tak i 1000 osób za nie, to nie jest tak mało. Czyli zobacz, jaka podzielność, tak samo i tam panuje, nie?
Ale o tym na przykład nasz kochany Albercik nie mówi o takich rzeczach. Tylko twierdzi, że Kościół jest nieomylny, jedyna prawda jest w Kościele. Wiesz, takie rzeczy na wydrę, to wiesz, parafianie łykali, jak ksiądz Zambony mówił, jeszcze jak internetu nie było, prawda? Dlatego, wiesz, ciemnota, niestety ludzie świeccy żyli w ciemnocie, musieli praktycznie ufać to, co ksiądz Zambony mówi, no bo nie mieli żadnych odnośników do żadnych informacji, prawda? Faktem jest, że ludzie ze szczerego serca, które w sobie mają, ufali i wierzyli zawsze księżom to, co księża mówią, prawda? W swej niestety naiwności i przyjmowali wszystko za prawdę. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że no niestety już nie da się z ludzi robić ciemne masy i ich ogłupiać i okłamywać, tak jak to miało miejsce niestety do tej pory. Dzisiaj ludzie mogą się poinformować, a nawet jak się nie informują, to nawet już w telewizji, chciał czy nie chciał, na temat na przykład, wiesz, tego, co się dzieje w Kościele rzymskokatolickim, już się tyle mówi i pokazuje, że po prostu, wiesz, jeśli ktoś będzie twierdził, że Kościół rzymskokatolicki jest nieomylny, papież jest nieomylny, prawda jest tylko w tym Kościele, no to wiesz, no to naprawdę, wiesz, to każdy już taką osobę naprawdę wyśmieje z góry od razu, nie? Jeśli tak twierdzisz, no. To dużo, nie wiem, czy to się zaczęło ostatnio, bo chyba pod twoim komentarzu odnośnie tej książki tego Demonforda, nie? Tak, no właśnie, bo to jest to, no bo jak to się mówi, wreszcie, kurde, wiesz, doszedłem do niewygodnego źródła, o którym, wiesz, bo to widzisz, ja teraz zauważyłem tą całą parawanę, ten cały, wiesz, tą kurtynę, którą oni mieli i za którą się wchowali, nie, ci katolicy i tak jak Albert. Oni tak wszystko pięknie, ładnie mówią na temat odnośnie kultu maryjnego, te piękne słówka, ale żaden z nich nie chciał się wychylić, skąd oni czerpią te mądrości, bo to, wiesz, to nie to, że to były ich mądrości, które się tam, wiesz, gdzieś z palca wyssali, nie, ale wiadomo, że gdzieś to skądś muszą pochodzić, te nauki, powiedzmy, które głoszą, prawda? No i na przykład to jest tak, że oni sobie na przykład z tego traktatu Demonfort, oni sobie powybierają też to, co im pasuje, a resztę pozostawią. A jak ktoś zacznie czytać, to zobaczy rzeczy, o których na przykład Albert nie mówi, inni nie mówią i wierzy. I to jest potem, dochodzi się do tego, że widzi się, jaki tak naprawdę jest skrywany cel tego traktatu, jaki jest naprawdę cel tego właśnie nabożeństwa do tak zwanej Maryi. Wiesz, no widzisz wszystko, jakimi nićmi jest szyte, prawda, jak to się mówi. No, także wiesz, ta ich struktura teraz pękła, którą sobie szyli ładnie na swoim kanale Albert ze swoimi tam, wiesz, tymi poplecznikami, po prostu, no niestety rozdarła się kurtyna i zobaczyli wszyscy, co się za tą kurtyną, za tą zasłoną ciemną kryje, prawda? Światło wyszło na jaw. I oczywiście im jest bardzo niewygodnie na rękę, jak ludzie zaczynają szperać na przykład właśnie w tych ojcach Kościoła, w tych dokumentach, bo tam jest dużo, dużo rzeczy, o których Albert nie mówi, ani za Barbara Chomodzik czy Artur Kądzioła, ale to, co mnie u nich naprawdę drażni, że oni bardzo dobrze o tych rzeczach wiedzą. Oni wiedzą, ale oni o tych rzeczach nie mówią. Oni też na przykład z listów ojców Kościoła sobie biorą to, co im pasuje, a resztę pomijają. A z tymi ojcami to było tak, że jeden na przykład mówił i na przykład w jakiejś tam jednej kwestii, powiedzmy, mówił zgodnie z Biblią, powiedzmy, mówił tak, że po prostu jakaś część tam to, powiedzmy, Kościół to akceptował, ale potem wychodził z jakimiś innymi rzeczami, które Kościół na przykład to odrzucał, rozumiecie? To tak było z każdym tym ojcem Kościoła. W jednym punkcie mówił na przykład coś okej, a w drugim po prostu jakieś herezy wychodziły, rozumiesz? I tam były zgrzyty, non stop były zgrzyty. Ale już tego ci nie powiedzą. Ale natomiast ci powybierałem jakieś tam fragmenciki i na przykład, o widzisz, tu pisze tak, tu pisze tak. A to, co jeszcze najbardziej zawsze mnie drażniło, że jak ich się gdzieś zapytasz, kurde, gdzie tak pisze, to najlepsza ta zasłona ich kurtyna właśnie, która była, no tradycja Kościoła tak mówi. Tradycja Kościoła zawsze tak nauczała. Rozumiesz? I to mnie bardzo denerwuje. Ta tradycja, Kościół od zawsze, wiesz, ten slogan, Kościół od zawsze tak nauczał, Kościół od zawsze tak to rozumiał. Źródła, nie Kościół. I wiesz, oni tą tradycją sobie tak nieźle dupę, wiesz, zasłonili, że wiesz, ciężko ich skopać. I teraz zobacz, to co ja przynajmniej też odkryłem. Z nimi trzeba niestety, tak jak właśnie robił Jezus Chrystus, nam pokazał. Jest Biblia i musimy się trzymać Biblii, ponieważ diabeł, wiesz, pamiętasz, że to okuszenie
diabła, co jest w Mateusza chyba 4 czy 5 rozdział się zaczyna, tak? Kuszenie Jezusa, prawda? Diabeł przegrał na podstawie właśnie, można by powiedzieć, Starego Testamentu, nie? Biblii, bo była walka między prorokiem Izajaszem na wersety, prawda? Teraz diabeł co se zrobił na przełomie tych 2000 lat, zrobił sobie piękną teraz tą otoczkę, tak zwaną tradycję, i oni teraz widzisz, że jest ta walka z nimi ciężko, bo jak na przykład powiesz Albertowi czy tam innym, gdzie tak pisze w Biblii, no to oni ci odpowiedzą, w Biblii nie pisze, ale tradycja ustna tak naucza, wiesz, bo oni zawsze twierdzili, że oprócz tradycji spisanej, czyli to co jest w Biblii, to jest tradycja spisana, istnieje tradycja ustna. Ja to w nagraniach wykazałem, że oni tradycję ustną uważają tak naprawdę też to, co zostało spisane w tak zwanych właśnie ojców Kościoła. No to jaka ustna? To jest też spisane, nie? Tyle tylko, że nie należy, w kanonie biblijnym tego nie ma. No i jak im coś powiesz, gdzie to pisze w Biblii, no to oni ci powiedzą, w Biblii nie pisze, ale za to jest w tradycji ustnej. I teraz tak, oni ci wychodzą z takim założeniem, spróbuj to obalić. No bo tak, bo oni ci powiedzą, spróbuj mi powiedzieć, że tak nie jest. Jak jest w tradycji Kościoła. No i teraz tak, nie możesz ich obalić i pokonać, no bo fakt, w Biblii nie znajdziesz nic na dany dogmat, na dany argument, w Biblii nie znajdziesz, więc już biblijnie ich nie obalisz, prawda? Tej tradycji, której oni bronią. Natomiast w samej tradycji, jakbyś zaczął grzebać, no to rzeczywiście musiałbyś dużo grzebać i wtedy mógłbyś ich zacząć właśnie obalać, bo na przykład oni sobie wezmą z jednego ojca Kościoła jakieś coś tam, prawda? Ale się okazuje, że drugi ojciec Kościoła to obalał i na przykład się z tym nie zgadzał. Ale wiesz, to trzeba by zacząć grzebać właśnie w tych dokumentach Kościoła. Katolicy o tym nie wiedzą, więc takiego Alberta, czy z tymi tekstami, co oni wychodzą, jak ci powiedzą, spróbuj mi to udowodnić, że tak nie jest, jak Kościół naucza, no to ludzie mają już ciężkie problemy. Ale ja zauważyłem, że tą właśnie szatańską walkę właśnie się wygrywa tak, jak to zapoczątkowali protestanci na widoczni. Przecież pierwsi protestanci to byli księża, którzy odeszli z Kościoła, tak czy nie? To nie byli ludzie świeccy, tylko to byli księża, nie? Na widoczni oni już znali te taktyki, zagrywki ze strony tych księży, dlatego oni już dawno do tego doszli, co ja teraz też doszedłem do tego samego. Jeśli chce się obalić te ich nauki, gdzie oni się, wiesz, powołują na tradycję Kościoła, no to właśnie od tego jest tylko Słowo Boże. Ty mi masz pokazać, gdzie pisze tutaj. Z prostego względu, jeśli ty mówisz, że Kościół tak od zawsze nauczał, albo tak jest w tradycji Kościoła, to ja ci śmiało powiem, że kurde kłamiesz, bo tu tego nie ma odpowiednika. Jeśli nie ma odpowiednika, cokolwiek byś mi mówił, jakikolwiek dogmat, jest po prostu kłamstwem diabelskim. I tylko tak z nimi można wygrać. Nie, że oni cię będą tak, wiesz, tutaj, wiesz, czarować i cię, wiesz, będą omamiać, no bo w Kościół tak naucza, spróbuj mi udowodnić, że tak nie jest. No i tu jest strata czasu, widzisz, tam ludzie walczyli na kanale Alberta dwa lata walczyli i nie mogli ich nigdy pokonać, no bo oczywiście, tak jak powiedziałem, jak on się będzie zasłaniał tradycją, to ciężko pewne tam jego argumenty obalić na podstawie tradycji Kościoła, ale na podstawie Biblii możesz obalić szybciutko. Także no niestety, z nimi trzeba tylko w ten sposób walczyć. Słowem Bożym, jeśli nie ma w Biblii odpowiednika, to... Zresztą sam Albert, zobacz jak ignorancko odpowiedział. Zadali mu niewygodne pytania na podstawie właśnie jakiegoś tam fragmentu z listu apostoła Pawła, to bezczelnie powiedział, mnie nie obchodzi, co apostoł Paweł napisał, czy nie napisał. Mi macie wykazać, że to, co ja mówię, to tak nie jest, jak tradycja Kościoła naucza. No to teraz jak możesz wykazać mu herezję, jak on na przykład odrzuca to, co napisał apostoł Paweł i ty mu masz na podstawie tradycji Kościoła obalić to, co ona na tradycji Kościoła głosi. No nie da się, nie? Normalne, że się nie da. No z tego, co mówisz, bo ja mówię, ja nie śledzę kanału Alberta i nie znam, tam czasami u ciebie zobaczę jakiś fragment sklejasz. Wydaje mi się, że bo wspomniałeś o tej tradycji ustnej, a mi się ostatnio uszy obiło, że Żydzi mieli też tradycję ustną. Tak zwaną halakę. No a aparte, że Żydzi to tradycję ustną, to mają i te midrasze, nie midrasze, to też jest wszystko właśnie jest ustna, ale też, spisana. Też spisana, też ten cały właśnie ten Talmud, tak? Tak, Talmud, ja też te nazwy nie pamiętam, ale no Talmud, Midrasz, tam jakieś te inne rzeczy, już pomijają, że jeszcze jest Kabała, nie Kabała i inne rzeczy mają spisane, wiadomo. I wiesz co, i powiem ci tak, jeżeli o mnie chodzi, to o tą tradycję katolicką, to
pewną tradycję, czy to u protestantów, czy u katolików, znaczy pewna tradycja, jeżeli na przykład jakaś denominacja powstaje, która ma jakąś regułę wiary, no to ona wtedy, ta reguła wiary staje się tak jakby tradycją tej denominacji, tak mi się wydaje, nie? Nie wiem, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne, ale jest dużo, jak byłem na stronie jakiejś tam denominacji, to mają zakładkę na przykład wierzymy w to, nie? I to nie są jakby wersety biblijne, tylko na przykład wierzymy w Trójcę i tam podane na przykład trzy wersety, nie? Gdzie tak naprawdę Trójca jest niebiblijna z racji tego, że nie może być biblijna, bo nie występuje to słowo Biblii. Więc samo to słowo nie może być biblijne, nie? Ale jeżeli ktoś wierzy, podaje w swojej jakby wyznaniu wiary, że wierzy w Trójcę, czyli wierzy już w tradycję, no bo Trójca się wzięła z tradycji, a nie z Biblii. Ale to nie jest żaden zarzut do nikogo z mojej strony, tylko taki przykład po prostu. Nie, no bo tak, no. Nie chcę się na tym jakoś specjalnie rozwodzić, czy ktoś wierzy w Trójcę, czy nie, tylko po prostu pokazać, że no, większość ludzi wierzy w jakąś tam tradycję, w jakąś interpretację. No. Mi kiedyś się utkwiło chyba w drugim liście Jana, czy Piotra, tam było tak fajnie napisane, że kto nie trzyma się słów Pana Jezusa, a wychodzi poza nie. Tak, tak. Ten nie tak. ma ani ojca, ani syna. Ja wtedy, mi wtedy Bóg pokazał, to że... To wychodzi poza nauki Chrystusa, dodane, no. Tak, to czy na przykład, no, ostatnio mi się gdzieś tam pojawił filmik na YouTubie z jak wyglądają relikwie w kościele katolickim. Że są relikwiarze, co nawet nie wiedziałem, będąc katolikiem, może tak wygląda jak taki kielich do Eucharystii, tylko ma słoneczko i tam w środku chyba w tej żywicy relikwie jakichś świętych są. I oni tym relikwiarzu dają to coś do całowania wierny. No, nie wiem jak to biblijnie, no nie mam pojęcia jak to biblijnie mam. Pewnie ktoś by tam z czymś połączył, dla mnie to jest absurd jakiś. Podobno jak Faustyna, siostra Faustyna zmarła, to te siostry z tego zakonu wysłały na cały świat 4000 kawałków cząstek z jej ciała. Zamiast kobietę no to pochować jak Bóg przykazał, to ją skroili. No. 4000 kawałki, nie wiem co to były, nie wiem, komórki, ale musieli co zabrać z jej ciała i wysłać. Więc ten temat tych relikwii to jest po prostu jakiś horror. Zupełnie jakiś kosmiczny. A druga sprawa, to też jakiś filmik mi uświadomił, to tak naprawdę po co jest kult maryjny? Co on w ogóle daje? Kult maryjny, tak naprawdę... Zamki, bo słychać coś na zewnątrz słychać. No, to jest gomadek. No, mów. Wydaje mi się, że nie jest po to, że jak katolicy mówią, że żeby się zbliżyć do Jezusa przez Maryję, tylko Maryja jest po prostu gwarantem pewnych dóbr. Czy to duchowych, czy to cielesnych, czy to materialnych, czy to jakichś. I na przykład, jak masz jakiś tam problem, coś cię boli, to jedź do Lichenia, napij się wody ze źródełka, zostaniesz uzdrowiony. Jak cię na przykład tam coś zrobi, to jedź i dostaniesz to, i dostaniesz to. I też był, to akurat ja tego nie znalazłem, tylko w księdze Izajasza było. Tam było pokazane, że w czasie Izajasza czcili królową niebios i narzekali z tym, że im od kiedy nie czczą królowej nieba, strasznie im się źle powodzi. Mają choroby, ataki wojsk, to straszne rzeczy. A jak czcili, jak ofiary je składali, to mieli dobrobyt, mieli to wszystko. No tak, czytałem. Strasznie narzekają. No. No i to jest, no, wypisz, wymaluj kult maryjny w kościele katolickim. Dokładnie no, tak. Będę odmawiał pompejanki, będę odmawiał tysiące różańców, jak ojciec Pio, to będę naprawdę miał wszystko, co tylko będę chciał. Będę miał super życie, nie? Jeżeli nie będę tego robił, marność i tylko marność. Ale to, mówię, to może nie być wina tych ludzi, to jest po prostu pewne zaślepienie.
tak jest moje zdanie, nie? I no, są to straszne rzeczy, bo ktoś tam na górze, dobrze o tym wie i tym steruje. Czy w hierarchii kogoś kościelnej, nie? No pewnie, że tak. Ludzie wykształceni, wiesz? Oczywiście, właśnie, i ciemną masę ogłupiają non-stop. Zobacz, mnie na przykład bardzo drażni to, że używa się takiego tego sloganu, że Kościół rzymskokatolicki przekazuje wiarę i tradycję apostołów, tak, apostolską. No to jak skoro przekazujecie rzekomą wiarę i tradycję apostolską, no to gdzie ten kult maryjny jest wśród apostołów? No to słuchaj, pada taki bajer, bo oczywiście oni wtedy mówią tak. No, bo przecież jest napisane, że Duch Święty powiedział Jezus, że przyśle tego parakleta, tylko że tam pisze, że paraklet jak przyjdzie, to im przypomni. Komu, bo trzeba też zasady egzegezy i hermeneutyki to wkładać. Do kogo były kierowane te słowa? Do apostołów. Duch Święty miał przyjść i przypomnieć komu? Apostołom i wprowadzić ich w rzeczy jakieś tam prawdy nowej, ale zawsze kogo? Apostołom. No to oni się tłumaczą tym, że oczywiście Duch Święty prowadzi Kościół rzymskokatolicki i objawia mu na przełomie tam tysiącleci, objawia mu nowe prawdy, które jeszcze wtedy apostołom nie były objawione. Ale tu jest właśnie to wierudne kłamstwo, bo skoro Duch Święty objawia jakieś nowe prawdy, które są sprzeczne z tymi już objawionymi, spisanymi, a wiemy, że Duch nie może być sprzeczny, bo Bóg nie może sam sobie zaprzeczać w tym, co objawił wcześniej, a potem nagle objawia później, prawda? Więc tu jest właśnie już kłamstwo diabła, gdzie można wykryć. Bo nie mogą się dwie prawdy ze sobą być przeciwne, prawda? Ale oni mają ten bajer jak u Świadków Jehowych, który jest to nowe światło. Wiesz, u Świadków jest taki ten bajer, nowe światło, nie? I jakiś tam nowy dogmat wychodzi. No, u Świadków Jehowych tak to się nazywa. A w kościele katolickim, no znowu wiesz, przez mistyków, czy tam innych mistyków, czy tam przez ten im Duch Święty ponoć objawia nowe prawdy. Tylko, że one są zupełnie sprzeczne z tymi, co były wcześniej, prawda? Także widzisz, tu można krótko ich właśnie przyłapać na kłamstwie. No ale oni będą twierdzić, że nie, bo w kościele działa Duch Święty. To jak ten Duch Święty działa w tym rzekomym rzymsko-kościele katolickim, gdzie Duch Święty jest jeden i nagle jeden ojciec kościoła mówi tak, a drugi mówi tak. Jeden niby mówi herezję, potem drugi mówi herezję. Ten sam Duch Święty, który prowadzi święty kościół apostolski, jak to mówi Albert, ten sam Duch, który prowadzi ten kościół rzymski, jeden ojciec kościoła naucza tak, a drugi naucza tak. To jak to jest? To Duch tak, jednemu objawia prawdę, a drugiemu kłamstwo. No bo cały czas mówimy o ojcach Kościoła, o tym samym Kościele rzymskokatolickim, prawda? To jak to jest? Jednemu objawia taką prawdę, a drugiemu kłamstwo? Także widzisz, oni sami na tym się gubią, znaczy gubią, no i łatwo przyłapać na ich kłamstwa. No. Są dość jeszcze Świadków Jehowy, to mi się przypomniało, jak ostatnio kogoś słuchałem i mówił o tym przekładzie Nowego Świata. Nie wiem, o ile to jest prawda, ale ponoć ten przekład Nowego Świata to jest Biblia, która została na polski. Czy ona została przetłumaczona w ogóle? Ten przekład Nowego Świata jest Biblią przetłumaczoną z języka angielskiego. Nie z języków oryginalnych, tylko z języka angielskiego. No z King James Version, no z króla, jak porównasz ją z ten, właśnie z Biblią króla Jakuba, dobrze mówię? Króla Jakuba, no to odpowiada przekładowi. Je słowa zamiast tam pan i coś tam innego, nie? Ale zobacz, jak można zrobić tłumaczenie Biblii, nazwać to tłumaczeniem, tam przekładem, skoro nie tłumaczy z oryginału, to tak jakbym chciał Sienkiewicza tłumaczyć z angielskiego na węgierski. No ja wiem, ale to ten sam przekręt jest w Biblii Tysiąclecia. Przecież w Biblii Tysiąclecia też jest napisane, że jest zrobiony z przekładów oryginalnych, a pochodzi z tak zwanego przekładu Nestlanda i tego drugiego, którzy wcześniej z języka greckiego zrobili swój przekład języka greckiego i dopiero na ich podstawie jest zrobiona Biblia Tysiąclecia, która twierdzi, że jest na podstawie języka greckiego, że jest na podstawie oryginału. Tylko, że ten oryginał grecki
jak wyszedł potem spod ręki tego Nestlanda i tego drugiego, ich tam było dwóch, to wyszedł z pewnymi korektami i oni na tych korektach potem zrobili przekład Biblii Tysiąclecia, więc jak można mówić, że Biblia Tysiąclecia jest na podstawie oryginalnych języków? Nie, takiej opcji nie ma, bo no. To jest właśnie, wierność przekładu nie będzie. Chociaż dziwię się, bo Kościół katolicki, mając takie rzesze, wierny jakiś tłumaczy, nie wiadomo kogo, powinien to zrobić dobrze, ale widocznie w jego interesie jest zrobić to tak, jak im pasuje, żeby te słowa, które nie pasowałyby do dogmatów, żeby ewentualnie ominąć, nie? Jeszcze mi się przypomina jedna rzecz, która też mi tak tkwi w głowie, bo czasami ktoś tam właśnie mówi o tym, że ktoś tam objawił nowe objawienie, na przykład ten Connie B. No. Mówi, że, znaczy ja powiem Ci szczerze, że zabieram się do czytania tej książki Mormonii, które zacząłem już tam początek czytać, ale już mnie tam coś, bo w Biblii jest napisane, że wiara raz została przekazana świecie. W Jakuba. Apostołowie mieli już pełnię wiary, taką, która jest wystarczająca do zbawienia. I teraz Konrad mówi coś takiego, że jeżeli ktoś, znaczy nie nawet Konrad, tylko tam w tej książce Mormonii na przykład, że ten Mormoni czy Nefidi jakiś tam był, który dostał objawienie, prorok, zmarł i już zmartwychwstał i po zmartwychwstaniu objawił się tam Józefowi chyba. Na wstępie już jest napisane. Czyli jeżeli, a znowu w Biblii jest napisane, że na przykład apostoł Paweł mówi, że ci, którzy posteli, nie wyprzedzą nas w zmartwychwstaniu. Czyli wszyscy zmartwychwstaną w pewnym czasie. I to tak, no mówię, za mało jeszcze przeczytałem, żeby się wypowiedział, ale wydaje mi się, że to jest takie trochę jakaś interpretacja dokładana na siłę. Nie wiem, jeszcze nie zbadałem tego, ale... No wiesz, ja tego nie czytałem, ale jak kiedyś usłyszałem, to wiesz, no ten Mormon to co zrobił? No nic takiego nie zrobił, po prostu przepisał, co miał przepisać, troszkę po swojemu dodał i to jest to samo, co są z objawieniami maryjnymi. Jak ty posłuchasz objawień maryjnych rzekomych, co teraz się objawiają, co mają te miejsca, nie? Gdzie się Maryja objawia i tam jakieś przekazy tym mistykom przekazuje, to jak posłuchasz tego, co mówi, to jak sobie weźmiesz Księgę Daniela albo Apokalipsę świętego Jana, jest dokładnie to samo napisane, także ona nic nowego nie mówi. To, co są w tych rzekomych objawieniach maryjnych, to wszystko w Biblii znajdziesz. To jakie to są objawienia? No tak, tylko, że oczywiście są dodatki, bo w tych objawieniach są dodatki, bo niby jest coś biblijnie się zgadza, ale potem Maryja oczywiście oczekuje, że czci dla siebie, oczekuje, żebyście byli niewolnikami. Wiesz, i tak się właśnie umamia ludzi. Czekaj, zrobimy tak, bo żona teraz będzie gotować, więc ja tu zrobię pauzę, bo i tak podzielimy to na pół, bo już jest 43 minuty. Przejdę do pokoju i dokończymy rozmowę. Czekaj, tutaj się stopuje.